Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i kolejny odcinek z gry Tomb Raider Underworld. Jak widzicie, jesteśmy w dalszym ciągu na wyspie Jenna Mayena i w dalszym ciągu zwiedzamy Walhallę w poszukiwaniu młota Thora. Jeżeli o młotach mowa, to ostatnio się pobujaliśmy na jednym, a dzisiaj czeka nas naprawa drugiego. Jak widzicie, nie działa. Wow! Trochę nam się pięty przypiekły, dobry początek. Mam pewne wrażenie, że kiedy naprawimy mechanizm młota, to to coś, co teraz jest nad naszymi głowami, zacznie jeździć po tych szynach. Że co wydostanie się stąd, będzie jeszcze trudniejsze. No nie wiem, zobaczymy, czy faktycznie. Tymczasem wspinamy się po łańcuchu. Jak widzimy, tutaj wszystkie mechanizmy są wyłączone. Tudzież zablokowane. Hop, na dół. O, pajączek, siema. Tak, jest bardzo zdziwiony jest takim powitaniem. A widzicie, jak to jest miło? Jak nagle ktoś przychodzi i chce was zabić, ja z wami mam tak cały czas. Dobra, czy ja doskoczę do tego kamiennego odważnika, który jest po drugiej stronie? Nawet się udało. Dobra, zjeżdżamy na dół. Trzeba się rozejrzeć, czemu ten mechanizm nie działa. O, dzień dobry. Tak właśnie słyszałem was i się zastanawiałem, skąd idziecie. Dzień dobry. Co, ten pająk zablokował innego pająka? No to wygląda. Skarbu nie ma. A, ale już widzę, czemu mechanizm nie działa. Jakiś wielki głaz go zablokował. Usuniemy go i zobaczymy, czy to wystarczy. A jak widać, wystarczyło. Dobra, głaz zostawiamy. I teraz, jak się śmiem domyślić, musimy wrócić na młot. A, dobra. Widzimy, głaz nam się jeszcze przyda. Ciekaw jestem, czy ten głaz mógłbym znowu pod tym kołem umieścić i znowu ten mechanizm zablokować. To by było zabawne. Tak biedna Lara znowu musi wielkie kamulce dźwigać. No cóż, myślę, że powinna się do tego przyzwyczaić. Och, jak jej ciężko. Dobra, puść tego i wchodzimy na górę. Ile mam w ogóle zebranych reliktów? 16, czyli biorąc pod uwagę to, ile z nich po drodze ominąłem, to coś czuję, że niedługo może być koniec etapu na tej wyspie. Dobra, hop na górę. I teraz wrócimy, podobnie jak to było w poprzednim pokoju z młotem. Tutaj akurat powinniśmy już mieć... Lara, nie w tą stronę! Dzięki! Dzięki, Laro! To jest właśnie to, czego potrzeb... O nie, cofnęło nas na sam początek, naprawdę. Jeszcze sobie łeb przyciąłem. A to wszystko dlatego, że Lara mi nie chciała posłuchać i skoczyć w stronę, w którą ja jej kazałem. Dobra, to idziemy jeszcze raz, jak mus to mus. Czy to już... Czy mi się... Dlaczego coś się zbugowało? Ten łańcuch jechał, mimo że mechanizmy są wyłączone. Dziwne. Dobra, ale teraz jak będę na dole, to zapiszę grę, żebym nie musiał trzeci raz tego powtarzać, bo jednak trochę lipa. Dobra, zabijemy zdziwionego pająka po raz kolejny. Do widzenia. Było miło, ale pana już pożegnamy. Hop. Idziemy na dół. Szybciej, szybciej. Trochę za lekka Lara jest, żeby przyspieszyć to opadanie. Tak, przyjdą teraz pająki. Oczywiście parą, niczym szkielety w poprzednim poziomie. W sensie w Meksyku. I lecimy jeszcze raz. Dobra, wyjmujemy ten kamień. Teraz jest plus taki, że wiemy, że ten kamień musimy przenieść pod odważnik, gdyż jest za wysoko. Laro. Ciężkie życie z tą kobietą jest, naprawdę. Dobra. Ciśnij. Ciśnij, Lara, ciśnij. Dobra, po tej stronie zdążę czy nie zdążę? Chyba nie zdążę. Co i tak ciężko nagle? Dobra, zapiszę grę, żeby znowu mnie spotkała taka przykra sytuacja jak przed chwilą. Okej. I hop na górę. Mógłbym też przejść tędy, ale bałem się, że mi się cofnął na dół, więc trochę słaba opcja. Bo nam jednak zależy na tym, żeby jak najszybciej ten poziom skończyć, a nie cofać się na początek. Tym bardziej, że jak widzimy, jest to dość skomplikowany etap i tutaj trochę błądzenia tak czy siak mamy, nawet bez dodatkowych utrudnień przeze mnie stworzonych.
Dobra, teraz złap się tego łańcucha i jedziemy. Się dziwię, że jej jeszcze ręce nie bolą od tego wiszenia wiecznie w różnych miejscach. Jak widzimy, dobrze mi się wydawało i teraz to jeździ nad nami, czyli jest jeszcze gorzej. Wow. Teraz zginę, od razu się podleczę. Gdzie mam jeszcze 4 apteczki? A jako, że poziom pewno zaraz się skończy, więc nie ma co ich oszczędzać. Bo jak wiadomo, apteczki niestety z nami nie przychodzą do kolejnych etapów. Dobra, właśnie tutaj. Teraz myślę, że powinniśmy się złapać tego. O, nawet się udało. Dobra. Myślałem, że zginąłem, a jednak nie. Dobra, nietoperze pokonane. Jesteśmy po drugiej stronie. Wygląda na to, że teraz powinniśmy zejść na dół. Wygląda to, jakbyśmy się cofali. Szczerze mówiąc. Mam jednak nadzieję, że idę dobrze. Jak nie, to się będę denerwował. No! Dlaczego się nie złapała żadnego z tych dwóch progów? Po prostu się zahaczyła na chwilę o niej i spadła na dół. Do tego uroczego kwasu. Jak widzimy, kwas tutaj ma trochę inny kolor niż w Meksyku. Ale funkcję, jak widzimy, spełnia nadal tę samą, czyli zabijanie Lary. Chyba zejdziemy trochę niżej może. What the fuck? Brawo! Brawo, Lara Croft, jestem z ciebie dumny. Najbardziej denerwujące jest to, że ci przeciwnicy po checkpoincie się odradzają i trzeba ich kolejny raz pokonywać. To jest trochę irytujące. Dobra, rozbujamy się teraz lepiej. Złapiesz się? Na szczęście tym razem z nami współpracowała. Dobra, to jako, że już tutaj jestem, to najpierw pójdziemy na drugą stronę zebrać skarb, który tam leży. Skoro jest tak blisko, to czemu by... Lara, bo zlecisz. To czemu by nie skorzystać z okazji? O, pajączek. Dzień dobry. Kolejny bardzo zdziwiony pająk, który nas nie może atakować. Na szczęście my jesteśmy w trochę lepszej sytuacji. Dobra, jestem znowu na dole. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to dobry pomysł. Coś dziwne dźwięki wydawało, albo mi się wydawało. Wydawało, albo wydawało, na pewno. Wydaje mi się, że przyszedłem stamtąd. Aczkolwiek nie jestem pewny. Dobra. Pójdziemy teraz tędy. Mam nadzieję, że droga dobra. Jak nie, to się będę martwił. Nie, no ale tutaj nas chyba jeszcze nie było. Przynajmniej tak mi się wydaje. No teraz tu. Tu. I tu na górę. Nie, no nie przypomina mi się to miejsce, więc mam nadzieję, że faktycznie nas jeszcze tutaj nie było. Aczkolwiek, tak jak mówię, wszystko wygląda tutaj prawie tak samo. Więc etap trudny głównie dlatego, że coś mi tu łazi. Wow, siema! A kogo tu widzę? Ciekawe, czy to jest ten pan, który spadł na dół przez ten młot. Ale już przynajmniej wiemy, co taki dźwięk dziwny wydawało. Dobra, podleczę się. Mamy jeszcze 3 apteczki, więc myślę, mi starczy. Tutaj mam jakieś kółko, ale najpierw zerknijmy, co jest tutaj. Aha, już widzimy, kto tu jest. Miły pan tutaj jest. Najbardziej mi tak rozwalę, jak kopiemy szkielety zamiast strzelać w nie. Jest coś tutaj? Jakiś kół, którego się mogę złapać. To co mi to da? Da mi to coś? Chyba nie, przynajmniej nie teraz. Dobra, dlatego też zmywamy się stąd. I spróbuję się dostać jakoś na drugą stronę chyba, nie wiem. Zobaczmy, do czego to kółko jest. Dobra, jesteśmy pod... O, mam apteczkę. Jak miło. Dobra, stąd mogę się dostać tutaj. Wydaje mi się, że jeszcze mnie tutaj nie było, aczkolwiek nie jestem pewny. Pajączek. No! Masz skopa. Mało ci? No weź, bo mnie zrzucisz. Dobra, dzisiaj zdecydowanie apteczek nie oszczędzamy, bo nie ma sensu. Tak jak mówię, wydaje mi się, że to jest już ostatni. Co to jest?
Co to za dziwadło? Mam nadzieję, że to nie wstanie. O nie! Urocze! Widzenia! Stąd zmywamy się, bo to jest... Co to jest w ogóle? Czy na niego w ogóle działa jakaś broń? Nie, Lara, proszę cię, nie. Spadaj! Nie! Ja pierdziu! O! Chyba go zbugowałem. Dobra, można i tak. Okej. Okay. To chyba nie tak miało wyglądać. Ale widać działa, więc jest wszystko okej. Okay. Teraz szybko go zdeptać. Zanim mi się odrodzi tutaj. Nie Q, tylko E. No, nie. Naprawdę. Dobra, to jeszcze raz. Spróbuję jeszcze raz go zbić. Bardzo urocze zwierzątko. O, zleciał na dół. No, ej, bo my zaraz zlecimy. Na dół. Brawo dla mnie. Które miejsce nas zapisało? A, dobra, już widzę. Z tym uroczym panem stojącym tutaj. Strasznie dużo punktów życia ma. Strzelamy go i strzelamy, a te kropki po lewej stronie w ogóle mu nie ubywają. Kurczę, miałem taką dobrą sytuację. Spadł nam na sam dół. Widzimy, nie jest zbyt skoczny, bo do nas nie umie doskoczyć. No, larcia! No i się odrodzi. Bo larze 100 lat zajęło dostanie się na drugą stronę. Dobra, to jeszcze raz. Ja nie wiem, czy go muszę przydeptać, czy po prostu go olać i uciekać przed nim. Bo coś czuję, że on ma zbyt dużo punktów życia, żeby był zwykłym przeciwnikiem. Powiedzmy, że to jest taki mini boss. Bossów w tej grze nie ma, więc w końcu jakiś się trafił. Ej, on od razu wstaje. Dobra, olewamy go. Idziemy stąd. Do widzenia, Yeti. Kurczę, on za nami łazi. No ale jak ja mam się dostać na górę? Dobra, olał nas, więc jest wszystko w porządku. Stoi tam, się gapi. Dobra, jakby co, wszystko jest w porządku. Nie zwracamy na Yeti uwagi, póki co Yeti nas nie widzi. Udało nam się go odprowadzić. Dobra. Chociaż czułbym się pewnie, gdyby spadł w przepaść, tak jak to było przed tym, jak zginęliśmy my. Dobra. Teraz tutaj na górę. Nie w tą stronę. Ej, no... Świetnie. Spróbuję mimo wszystko zaryzykować i tego Yeti zabić. Aczkolwiek obawiam się, że to może się dla nas bardzo źle skończyć. Siema Yeti, tu jestem. Czemu on do mnie nie przychodzi? Nie wiem. On się chyba całkiem zbugował. Chyba twórcy gry nie przewidzieli tego, że można go wynieść z tego pokoju. To jest chyba najbardziej waleczny przeciwnik, z jakim w tej grze walczyłem.
Przejdzie dwa kroki, po czym uznaje, że jednak nie. No chodź. Widzimy, jest bardzo wolny. Czy mogę go teraz przydeptać? O, mogę! Jak widać, jednak się dało go pokonać, tylko co mi to dało? Chyba nic. Więcej nietoperzy, które też niezbyt dobrze działają z tego, co widzę. No dobra, to w takim razie jak ja mam przejść po tej linii, która jedzie w drugą stronę? Dobra, spróbujemy. Zapiszę grę w tym miejscu, co by mieć pewność, że Yeti już zginął. Idziemy na górę. No co mi tu pozostało? Dobra. No ale z tym łańcuchem to niezły trolling, że idzie w drugą stronę, akurat teraz, kiedy go potrzebuję. No, co on robi? Lara, bo cię zgniecie na górze. Nie właś na to. No, fajnie, dzięki. Teraz to w ogóle nie chciała się niczego złapać. A może ja po prostu na sprincie mam przejść po tym łańcuchu? Tylko jaki to był klawisz? Tak to jest, jak nagle jest potrzebny klawisz, którego do tej pory się nie używało. Mam za swoje, że nie zapamiętałem sterowania. Zaraz mamy koniec gry, a do tej pory nie znam sterowania. Tutaj dobrym przykładem jest wielokrotnie wspominany przeze mnie tryb adrenaliny, który mi jeszcze ani razu nie wyszedł. Dlaczego ona się tego nie złapała? Nie mam zielonego pojęcia, ale to nie było miłe z jej strony. Jeszcze raz. Kurczę, tak mało dzisiaj zrobiliśmy, a tyle lamienia, że to jest masakra jakaś. Widać taki etap. No ogólnie coś mi nie idzie na tej wyspie. Miejmy nadzieję, że w kolejnych etapach będzie łatwiej. Dobra, złapała się. Teraz na... No to idziemy szybko. Czy to był klawisz E? Tak, to był zdecydowanie klawisz E. Jak widzimy, chyba to był dobry pomysł. Bo jak widzimy, jakoś nam się udaje jednak przesuwać szybciej do przodu. Czyli wszystko jest w porządku. Dobra, puszczaj tego. Jesteśmy, mamy kolejną apteczkę i mamy checkpoint, czyli nie będziemy musieli już wracać. Wow. Dobra, od razu użyję tej apteczki, którą dostałem. Urocze miejsce swoją drogą. No! Świetnie. Może ktoś chce trochę mięsa mielonego z Lary? Jak to zrobić? Kurde! Serio? O, chyba tak. Dobra, się podleczę mimo wszystko. Teraz tak, wchodzimy na to. Na młot nie będziemy skakać na pałę, bo znowu się zabije. Niech on sobie nas spokojnie tutaj przyjedzie. I hop. Dobra, jesteśmy na młocie. Dokąd teraz? Przypuszczam, że teraz wystarczy zejść na ten most, tylko musimy zrobić to w dobrym momencie. Hop. Dobra. Co tu się znowu zawala? Masakra. Dobra, mamy kolejną apteczkę, od razu ją zbiorę, bo boję się, że jakiś tutaj super przeciwnik zaraz może nas spotkać. Chociaż znając życie, pewno nic nie będzie i przeżywam bez powodu. I czyżby to był młot Tora? Przynajmniej tak to wygląda. Dalej już się dojść nie da. Thor, greatest of my sons and the greatest weapon on earth are at last reunited. Upon my return, through rituals old and the power of Mjolnir, together we will open the seals of Helheim and fulfill our destinies. To chyba tu. Wow, ale nadymione. Trafiliśmy do palarni chyba, a nie do sali z młotem Tora.
importantly, the key to Helheim, wherever that is. Time to pay Nala a visit. O, jak dobrze, nie musimy wracać stamtąd. Lara sama wróci. Jak widzimy, idziemy na Morze Andamańskie, żeby się zemścić na Amandzie. Czyli mamy nowe miejsce i nowy strój do wyboru. Oczywiście wybieramy nasz standardowy, stary, ulubiony strój. I niech będą. Dobra, niech będzie karabin. Tak z niego prawie nie korzystaliśmy, bo nam się skończył szybciej niż się zorientowaliśmy, że go mamy. No dobra, jak widzimy, wracamy na statek Amandy. No dobra, wróciliśmy na statek Amandy na Morzu Andamańskim tym razem. Jednakże zwiedzanie nowego miejsca zajmiemy się w kolejnym odcinku. Czy ja mam młot Thora? Mam. Wow. Możemy robić pioruny. Okej, dobra, ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć.